Co jest grane z tym śniegiem na boga? Kiedy ta wiosna się pojawi? Legitymacja posiadacza broni, Marian. Nie zaglądam do środka, wiem, ochrona danych osobowych. A nic nie zmieniło, widzę, od 83. A ja cię nie słyszę, halo. Nie słyszysz mnie? Trzeba ze słuchawki kupić odpowiednie. Poczekaj, wezmę ci ten, zrobię ten 3D taki. Nie. Widać biceps, już rośnie. Widać, wszystko widać. No. Elegancja Francja. Muszę ci tu poasystować przy twoim pierwszym załadunku. Jest nabyta Beretta, model 71. To jeszcze nikogo z nas na świecie nie było, jak ten pistolet już był w sprzedaży. I ciekaw jestem, ile osób zabił. Ciekawe. No, mam nadzieję, że żadnej. Takie czasy były, że made in Italy, włoskie, cudo. No fajne. Tarcza, na ile będziesz strzelał dzisiaj? Ona zaczyna od 15 chyba. Od 15. Zobaczę w ogóle jak... Kurnia, ależ emocje. Ty, samo czarne. No. I patrz, jakie tutaj skupienie. I to pierwszy raz strzelałeś. Ty, to dobrą, żeś sobie kupił tę klamkę. No, powiem szczerze, że... Zobaczymy, który celniejszy. Obydwaj już mają uprawnienia do zabijania. License to kill. Pochwal się, jak ci poszło. Snajper, ty. Snajper ze Świętokrzyskiego. Ja zawsze rozumiem, że linię będziesz... Nie, no tam, tak, bo tak. Kwiatek, nie? Na razie idzie łodyga. Co robimy w ten piękny dzionek? Wziąłem ci buty zimowe. Super, bo przecież ja jestem w trampkach. Bo ja nie jestem w stanie pod górę jechać. Ty, no. No, a co ty myślisz? Przecież to jest ślisko na tych kamieniach. A czy ja dostanę to na piśmie? To jest zawsze, kochanie, zajebiste rozwiązanie, jak ty doradzasz. Naprawdę. No wiem, właśnie. I tylko ciebie będę słuchać. Sama to już przyznałam przed sobą. O matka. Buongiorno. Zaraz przyjdzie tamta Bianca. Ulubiona nasza. Bianka, tak się nazywa? Bianca. Jesteś taka Bianka. Dlaczego? No, masz białe włosy. Zawsze mam białe włosy, nie wiem dzisiaj. Cóż mogę, Kasia, powiedzieć? Jesteś głodna. Nie wiem czemu, ale zawsze mi się twarz cieszy, jak takie miłe rzeczy widzę. Smacznego. Lubię, jak ktoś nie żałuje składników na pizzy. To jest właśnie wypasik. We włoskim stylu to proponuję jeść, jak przyjdziecie. Zwinąć i tak. Ostatnio Włoch uczył, że tak można. Kassandra, jaka ty jesteś Włoszka? Ciao, ciao! Buona giornata! Buona giornata, nie daliśmy radę, wynosimy w pudełku, ja piernicę. Macie na mojej mapie pizzę. Ależ pojadłem nieprawdopodobnie. A pogoda jest przefantastyczna. Teraz na leżak proponuję. Straszne uszy. Straszne uszy dzisiaj. Ja piernicę. A już tę szczotkę sobie wyciągnąłem z samochodu. Kto ty? No, taką odśnieżającą. Ja mam nawet inne rzeczy. Taki. Jeszcze jest z wyprzedaży. Weź se zobacz, weź se wsiądź, weź sobie pooglądaj. Oj, nawet z tym telewizorem jest. Czego? Jak ktoś wymiotuje? Szatek z zakupami. Chcę sobie zobaczyć, jak się zamknę, czy to takie wielkościowo jest. No, myślę, że nie jest wcale mniejsze od tego twojego żużla. To jest trochę brzydkie. Czy to jest generalnie dla osób bez nóg z tyłu, widzę wersja? Przeznaczenia. Czy nie zastanowisz się, czy nie lepiej w kierunku nowego iść, tak? I wziąć sobie to w jakieś tam formie tego kryzysu. To jest fajne. Jak? I go? Ci się podoba? Ale zobaczymy, jak się jeździ. Zobaczymy, czy znajdziemy takiego, wiesz, w rozsądnej cenie. No tak. Na spokojnie, nie? Nie ma, wiesz. No, poczekaj, ja na razie chciałbym, żebyśmy się zafiksowali na pewnym modelu, który by cię interesował. No. Wtedy ustalimy budżet, czy to ma być, nie wiem, 20 tysięcy, czy 25, czy 30, czy 15, czy 10. To już jest estetyczna linia. Ładny kolorek, taka nowoczesna, sportowa trochę. Sportowa? No, kupiłem sobie taką żółtą kurteczkę. No właśnie, to jest kobieta. Kupiłem sobie żółtą kurteczkę i żółtą torebeczkę. Ja powiem ci, że najchętniej to jest znalazł ci takiego prusaka jak ten. Tylko takich się nie spotyka.
Wiem, że jesteś bardzo do niego emocjonalnie przywiązany. Ja ci to już kiedyś oferowałam, mogę go od ciebie odkupić. Nie, nie planuję zmiany. Będę jeździł nim, dopóki mu koła nie odpadną. Nie wiem, za ile to nastąpi, ale jeszcze mam nadzieję, że nie za chwilę, ale w ogóle mnie przekonał ten samochód do Toyoty. Będę dzisiaj jak przekaz reklamowy, no ale 12-letni samochód, z którym się kompletnie nic na przestrzeni ostatniego ale półtora już roku już. Błagam cię, nie chwal go tak. No nie chwalę go, ale, ale wiesz, no nie spodziewałem się, bo zawsze kupuję żużel, to 12-letni samochód, no to jak wszyscy mówią, że starsze niż 10-letnie powinny być złomowane. No u nas w kraju pewnie 90% ja tak samochodów trzeba by rozjechać walcem, nie? Także nie spodziewałem się, że 12-letni samochód będzie no, jeździł bezawaryjnie, że nie będę miał żadnych, absolutnie żadnych przygód, żeby tak zostało jak najdłużej. Ale też sobie zdaję sprawę, że no, nie jest on z jakimś nienormalnym przebiegiem. Teoretyczny 50 tysięcy kilometrów. Patrz, już tu pod górę nie może podjechać, ale jaja. Fuck! Tak właśnie wyglądają górki w Kielcach. Już wystarczy takie wzniesienie. Biedny pan, Marcin! Co, popchnąć go? Chodźmy, mu coś zrobimy. Piaskarka to jest potrzebna. To jest takie wzniesienie wystarczy, żeby już nie podjechać. Jezu, wiesz, ten pan się teraz musi co się tam na wsi będzie u mnie? Nie, tam się szkoda denerwuje. Nikogo. Denerwują to się ci tutaj, bo nie wiedzą o co biega. No ja też już nie mogę, widzę. Tak, to już teraz wszyscy nie ruszą niestety. 120 zł na wyprzedaży, ale jest jakiś USB. Bo nie wiem, do czego to służy. Czy to się jakoś... A, patrz, tu są guziki jakieś. Ty, takie to... Jeszcze z głośnikiem chyba bluetoothowym. Widziałaś taką, takie jaja? Nie. Lustro, mogłeś się malować. No. I słuchaj sobie swojego ulubionego George'a Gershwina. Ja wydaje mi się, że tu się powinna zrobić jakaś mała ta, jak to się nazywa? Pikieta. Pikieta feministek. Cycuski murzynki. Absolutnie to jest niepoprawne politycznie. On tu się, rozumiesz, w ogóle obrócił chyba, wiesz? I w ogóle stał w drugą stronę. No ale tutaj wiesz, jak to jest, terenowy samochód 4x4 przyspiesza fajnie, ale hamuje tak samo jak każdy gównianie niestety na takiej nawierzchni. Zrobiła się taka kasza z lodu. Jakikolwiek gwałtowny ruch, widzicie, już jest utrata przyczepności. Nawet jak teraz dodał gazu w moim niezbyt mocnym samochodzie, to od razu mi się zapala kontrola trakcji. Zupełna lodówka, to jest pokrywa lodowa. Ciekawostka. Nie sypie znowu aż tak bardzo, ja nie wiem. Czy te pługi to wypuszczą dopiero jak to skończę sypać, o co tu chodzi? Minus 3 zaledwie, a tu taka lipa. Wyjątkowo niewiele wypadków jak na taką śliską nawierzchnię. No ja nie przekraczam tych 40-50 dozwolonych, bo nie ma hamowania, a mam naprawdę niezłe zimówki. Bimber na pomidorach z cynamonem? Tak. A kto to produkował? Nie, produkty, no. A czemu to stoi na tym? Kurwa, temperaturę na odpowiednie. O kurnia, zajechałem do kolegów, którzy się mają dzisiaj szansę dobrze bawić z bimberkiem. 21:46, wracam, a tu nigdzie światła nie ma. Ale jaja, tiry stoją przez całą długość, musiałem jechać jakąś okrężną drogą, bo jest zablokowana główna trasa na Piotrków Trybunalski. No powiem szczerze, że się tego nie spodziewałem już u progu wiosny. A szczególnie, że teraz będzie wszystko bez prądu. Ciekaw jestem, jaka u mnie sytuacja. To wszystko, co mówiłem, tu stoi właśnie. Objechałem całą tą kolejkę. Patrzcie, ile tych tirów tutaj stoi. Jeden po drugim, one już nie są w stanie w ogóle jechać. To już do rana będą tu stali, bo piaskarka żadna nie wjedzie. No ja tu nie mogę ruszyć, słuchajcie, nie mogę już ruszyć. Ja pierdzielę, lodowica. To jest, nie wiem, czy do chałupy wjadę. Chociaż takie skrzyżowanie to jest zawsze newralgiczne, bo jest wyślizgane. Ale jest dramatyczna sytuacja. Rozpoczynam próbę podejścia. Jak się rozpędzę do 70, to jest szansa, że wjadę. Chociaż tu stoi jakiś kurdena światła w środku góry. Ja pierdykam. Ludzie nie mają rozumu. O kurwa. Ślizgiem wszedłem. Ja pierdzielę. Ciśnienie 500 na 800. Naprawdę.
To moja górka bez 4x4 to jest masakra. Ale mi serce wali. Już czułem, jak jadę prawo-lewo i no fartem. Dzisiaj fartem. To jest ten dzień, w którym się nie powinno wyjeżdżać. W tym roku jeszcze tyle śniegu tu nie było. Brama mi się nie chce cała otworzyć. Nie wiem, czy wjadę. Jadę, wjeżdżam przodem. Ja pierdykam, masakra. Masakra pogodowa. I to są uroki CB Radia właśnie. Stoją goście w korku, zablokowani. Chcą się dowiedzieć, co się dzieje, czy coś się odblokuje. To jakiś pacan puszcza jakąś wiejską muzykę. No po prostu naprawdę, co za żenująca sprawa. Współczuję tym kierowcom. Patrzcie, co się dzieje.